Słuchacie podcastu Vogue Polska Living, przy mikrofonie Hanna Rydlewska. W tym odcinku zapraszam na spotkanie z projektantką, która poświęca się zarówno tworzeniu obiektów i przedmiotów, jak i badaniom dotyczącym designu, pracy kuratorskiej i konceptualnej. Ważnym elementem jej stylu jest dbałość o prostą, co nie znaczy, że oczywistą formę. Zajmuje się rozmaitymi gatunkami wzornictwa i twórczość obejmuje i przedmioty codziennego użytku, i meble, i książki, aranżacje wnętrz, w tym także wystaw, a w swoich projektach lubi nawiązywać do historii designu, żonglować motywami z przeszłości. Zawsze robi to jednak w odniesieniu do tego, co liczy się tu i teraz. Moim i Państwa gościem jest Maria Jeglińska-Adamczewska. Cześć, dzień dobry. Cześć, Haniu, dzień dobry. Zacznijmy od tego, co ukształtowało twój gust, bo dom rodzinny ma ogromny wpływ na to, jak potem w dorosłym życiu podchodzimy do kwestii związanych z estetyką, a twój dom jest artystyczny. Tak, zgadza się, bo zarówno po stronie mamy, jak i ojca, obie babcie były po studiach. Jedna studiowała na Akademii Sztuk Pięknych i też historię sztuki, tuż po wojnie. A druga studiowała architekturę, a moja mama też studiowała na Akademii Sztuk Pięknych, ale już w Paryżu, na rzeźbę, więc wydaje mi się, że to bardzo ten cały świat jakby artystyczny gdzieś cały czas się przewijał przez dom. Też mój ojciec, co jest zabawne, bo jakby do niedawna tak doszłam do tego, tak sobie to uświadomiłam. Jak byłam mała, miałam taki rytuał w domu, także tak raz, dwa razy do roku, jak sobie o tym przypomniałam, otwierałam całe wielkie teki, które mają moi rodzice. Mój ojciec zbiera stare ryciny i w ogóle całe bardzo się interesował motywami w ogóle wokół Polski, stare mapy i inne ryciny. I moja mama też miała całą swoją tekę swoich dawnych rysunków z Akademii Sztuk Pięknych. I pamiętam, że miałam taki wielki rytuał po prostu otwierania tych tek i oglądania tych rysunków po prostu i analizowania i po prostu oglądania każdej kreski. Więc myślę, że to bardzo wokół tego całego motywu kreski, który gdzieś tam się, myślę, pojawia, przewija przez projekty w różny sposób i myślę, że gdzieś tam możliwe, że to jest to źródło tej obserwacji. Twoi rodzice poznali się w Paryżu. Twoja mama studiowała na ASP w Paryżu, a twój tata prowadził księgarnię. Tak, mój ojciec był wydawcą. Oczywiście wydawał, to były lata 80., więc wydawał książki zakazane w Polsce. Był działaczem. I też pod koniec okresu, kiedy mieszkaliśmy w Paryżu, miał księgarnię polską na Boulevard Saint-Germain w Paryżu. A kiedy twoi rodzice wrócili do Polski już z tobą, to zabrali ze sobą przedmioty, które gromadzili w Paryżu, czy musieli się wszystkiego pozbyć i zaczynali tutaj od zera? Nie, wszystko wzięli z sobą, włącznie z dziećmi i wróciliśmy. Chociaż dzieci nie były takie szczęśliwe z tego powrotu. Tak. Myślę, że to było wielkie dla nas przeżycie. W sensie dla mnie ja to tak trochę przeżyłam jak przejście z filmu kolorowego na film czarno-biały. Bo to dosyć taki... To był 91 rok, więc to było bardzo świeżo po całej transformacji w trakcie, więc wydaje mi się, że to było dosyć takie szalone i dzikie czasy, kiedy kapitalizm wchodził z każdej możliwej po prostu strony. Więc... Ale myślę, że to zderzenie cywilizacji, bo można wręcz to tak określić, też mogło mieć wpływ na to, jak myślisz dzisiaj o designie, no bo to połączenie klimatu Paryż lat 80., potem galopujący wczesny kapitalizm w Polsce lat 90., potem znów twoje wykształcenie, które odbierałaś za granicą, to wszystko jest bardzo różnorodne. Tak, no wydaje mi się, że na pewno, znaczy jestem bardzo wdzięczna rodzicom, że się postanowili wrócić do Polski, bo myślę, że nie miałabym może tak ciekawej, w sensie i po prostu, że jednak to jest szczęście móc się wychowywać w dwóch kulturach, a nie w dwóch będąc w jednej i jakby ta druga jest jakby na emigracji w cudzysłowie. Więc wydaje mi się, że to było wielkim bogactwem móc tak w pełni mieć te obie kultury, a nie jedną jakąś taką w formie bardziej zmitologizowanej jakiejś idei Polski, której wtedy nie było, bo pamiętam, jak przyjaciele naszych rodziców mówili, że jesteśmy straconą generacją dla Polski. Jeszcze pod koniec lat 80., a w końcu jednak
okazało się, że jednak nie. I że mogliśmy, znaczy, że rodzice chcieli wrócić, ale że bardzo, no jednak to był, myślę, że trudny czas, chociaż był to dziki. Ale myślę, że to zderzenie tych dwóch właśnie kultur, widzieć świat, który nagle staje się zachodni, jednak to być obserwatorem tego i być częścią tego było bardzo jednak niesłychanym doświadczeniem. A jak wyglądało studiowanie za granicą? Bo masz i etap francuski za sobą, i Szwajcarię, czyli Lozannę. A więc we Francji pojechałam, wróciłam po maturze, tuż po maturze i najpierw spędziłam rok w Paryżu na takiej szkole przygotowawczej, które bo jest, żeby zdać do szkół, często do szkół, które są publicznymi, jest poziom dość wysoki, więc tak nawet trzeba, i to niezależnie od szkół artystycznych, ale tam też nauki polityczne to mają, że tam są całe przygotowania roczne. I myślę, że to był taki, miałam 17 lat, więc jeszcze byłam bardzo młoda, więc myślę, że to był taki dobry rok, żeby tak sobie trochę popróbować trochę wszystkiego i tak dojrzeć. I później zdałam do szkoły w Reims, to jest stolica Szampanii, gdzie była taka szkoła, wyższa szkoła sztuk i wzornictwa, gdzie studiowałam przez 3 lata. Nie powiem, żebym miała stamtąd najlepsze jakieś wspomnienia, prócz paru profesorów, którzy właśnie wszyscy, to było dosyć śmieszne, bo wszyscy dojeżdżali z Paryża, zarówno studenci, więc była taka migracja, po prostu w weekend wszyscy wracali do Paryża i później wszyscy w tygodniu, wszyscy w większość w Reims. Ale były tam bardzo ciekawe osobistości, z którymi dalej jakby jest się przyjaźnie, które było dużo profesorów, które tam było po, w ogóle pracowało u projektantów grupy Memphis, więc myślę, że gdzieś to... O której dzisiaj znów jest tak głośno i która pojawia się tak naprawdę i w magazynach wnętrzarskich, i na wystawach ciągle. Tak, tak, tak. Myślę, że to jest dosyć taki jeden z ostatnich fenomenów takich wielkich projektowania, które wywarły tak wielki wpływ postmodernistyczny. Ale więc oni kładli wielki nacisk, jakby jedna rzecz, którą tam wyniosłam, to było na rysunek, takie myślenie poprzez rysowanie. Czyli jak, znów ta kreska. Tak, ta kreska wróciła i myślę, że miałam takie już taką łatwość do tego, więc to mi bardzo pomogło i takie właśnie myślenie, chociaż tam technicznie w ogóle nauczanie było dosyć słabe, więc tam w ogóle nie wiedziałam, jak połączyć dwóch kawałków drewna ze sobą. Ale powiedzmy, że może była właściwa kolej rzeczy, że najpierw myślenie, nauczenie się myślenia, a potem tą techniczną stronę. A techniczna już w Lozannie. A techniczna tak, już w Lozannie. A w Lozannie to było trochę inne. Zdałam tam na magistra i to były, muszę powiedzieć, dwa wspaniałe lata, więc Szwajcaria do studiowania jest w ogóle jakimś totalnym rajem. Szkoła, która ma, publiczna, ale która ma niesłychane możliwości i też fundusze, więc ma, byli zapraszani niesłychane osoby, osobistości. I też to jest szkoła, która miała wszelkie, jeszcze większy był zakres różnych dziedzin, które można było studiować. Fotografię, grafikę, sztuki, film, wzornictwo, więc bardzo dużo też było zapraszanych różnych projektantów, artystów z tych wszystkich dziedzin, więc to bardzo dużo też było świetne okres takiego obserwowania i uczenia się. Po szkołach trochę sobie pojeździłaś, bo był i Paryż, i Londyn, i Monachium. Odbywałaś staże u wybitnych projektantów. Jak dzisiaj to wspominasz? No, wydaje mi się, że to były takie, w sumie to był dosyć krótki okres, bo w sumie to było to 3 lata, ale dosyć intensywne i bardzo różne, przeróżne. Nauczyłam się bardzo dużo różnych rzeczy. Na przykład jak tuż po ICAL w Szwajcarii pojechałam do Paryża, do Galerie Créau, która zajmuje się takim, jest galerią wzornictwa, która zajmuje się taką, powiedziała, takim laboratorium wzornictwa, gdzie współpracują ze współczesnymi projektantami, w sensie żyjącymi i produkują limitowane edycje. Więc dają takie carte blanche projektantom, które mają taką przestrzeń, żeby może poeksperymentować na temat tematów, nad którymi pracują, powiedzmy, dla przemysłu, ale też i mogą w taki wolny, luźny sposób, bez większych ograniczeń, powiedziała, produkcyjnych i ekonomicznych, po prostu pracować i rozwijać pewne tematyki. I czasami, często zabawnie te projekty trochę w innej formie później
są wdrażane poprzez marki meblowe albo oświetleniowe. Więc tam był wspaniały okres, gdzie właśnie mogłam obserwować pracę tych wszystkich, jak pracują ci wszyscy projektanci. Więc to był bardzo taki owocny czas. I wtedy utwierdziłaś się w przekonaniu, że chcesz to robić. Tak, dokładnie, tak. Cały czas jakby to było i to było też super doświadczenie, bo poszłam jakby z drugiej strony, nie od strony projektanta, tylko od strony tam produkcji i galerii, która właśnie pokazywała i we Francji się mówi to wydawała, tak jakby wydawca wydaje te przedmioty, obiekty, meble i inne, które wychodziły z takiej myśli projektowej tego danego projektanta. A Alexander Taylor? No i później pojechałam na koniec swojej takiej drogi zawodowej, nie na własnych nogach, tylko właśnie byłam u Alexandra Taylora, u którego już byłam na praktykach w 2004, kiedy jeszcze studiowałam we Francji. Poprosił mnie, żebym przyjechała do niego, do Londynu, żeby pracować nad projektem, który on wtedy rozpoczął dla Adidasa. I Adidas wtedy poprosił 4 projektantów dosyć znanych, żeby zaprojektowali buty na olimpiadę, która wtedy była w Londynie, miała się odbyć w Londynie w 2012 roku. Więc dawno temu. Ale i to było początki też całego myślenia w ogóle też o bucie, o tkaniu 3D. Więc i właśnie cały był ten projekt wokół tego się obracał. W jednym z wywiadów powiedziałaś tak: zaryzykowałam i właśnie w Londynie założyłam swoje biuro. Niestety nie było różowo, połamałam zęby. Dokładnie. Myślę, że to było takim... To było... Do Londynu pojechałam na początku 2009 roku i powiedzmy ta pierwsza fala wtedy kryzysu bardzo była odczuwalna i tam przestałam pracować u Alexandra Taylora w połowie 2010 roku i od zawsze wiedziałam, że chcę założyć swoje biuro i pracować w sensie dla siebie, więc stwierdziłam, że to jest już mój czas. I no i gdzie jak nie w Londynie. Dokładnie. I już po prostu teraz to już powinnam to zrobić. No i oczywiście to było totalnie, połamałam sobie zęby i w sensie biznesowym, finansowym. Tak. To była totalna porażka. Myślę, że była bardzo duża naiwność z mojej strony, taka jakaś na jakiejś chmurze. Ale w związku z tym, że byłam tak zdeterminowana do zrealizowania tego planu mojego całego, że chcę już pod swoim nazwiskiem i nad swoimi projektami pracować, no to... Ale w sumie uważam teraz tak z tej perspektywy, że nie ma... Że te porażki czasami są świetne, bo są dość brutalne w podejmowaniu później kolejnych decyzji, które bym nigdy nie podjęła, czyli powrót do Polski, co się okazało teraz z tej perspektywy jedną z najlepszych moich decyzji. No właśnie, bo ty mówisz o tym, że Polska jest super obiecującym rynkiem. Oczywiście jesteśmy ogromnie liczącym się rynkiem, jeśli chodzi o produkcję mebli, ale mamy cały czas bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o design, jeśli chodzi o rozwój autorskich marek. I tutaj jest po prostu więcej możliwości. Ty mówisz szczerze, takich Marii Jeglińskich na świecie jest mnóstwo, a w Polsce wcale nie tak wiele. Tak, to prawda. Myślę, że jeszcze w Polsce jeszcze może nie jesteśmy kulturotwórczy w taki sposób, w sensie jak może to, mówię to oczywiście z perspektywy projektowej, wzornictwa, ale wydaje mi się, że tutaj ze względu właśnie na tą ilość, w sensie produkcji, która tutaj jest i ta świadomość, która teraz ogromnie wzrosła, też ze względu na to, że konkurencja rośnie, i że te wszystkie marki muszą się stać też konkurencyjne, a tylko wydaje mi się, że jednak we współpracy z projektantem mają dużo silniejszy przekaz i też będąc autorskimi markami i unikatowymi. I myślę, że teraz mamy wielką szansę tutaj, cały czas to mówię i wydaje mi się, że cały czas to rośnie powoli. Myślę, że teraz to bardzo ostatnio, wydaje mi się przez ostatnie 5 lat, 6. No właśnie chciałam cię to zapytać, jak przez tę dekadę oceniasz rozwój kultury projektowej w Polsce? No myślę, że się niesłychanie rozwinęła. Po pierwsze na pewno bardzo dużo zrobiły takie instytucje jak Instytut Adama Mickiewicza, który bardzo promował... Pamiętam, jak ja wróciłam, to bardzo mnie wspierali w różnych projektach, które zaczynałam, wystaw za granicą, więc bardzo też promowali polskie wzornictwo. Wydaje mi się, że też w Polsce też te działania jak Łódź Design Festival, który ogromnie dużo zrobiła i też wydaje mi się, że jest mnóstwo teraz różnych
wydarzeń, targi, też z Areno Design, który przez dwa lata, którą byłam dyrektorem artystycznym, więc jest bardzo dużo przedsięwzięć. Myślę, że jest jeszcze brakuje takiego, moim zdaniem, dialogu pomiędzy przemysłem a projektantami, ale już to dużo się zmieniło. No i oczywiście... A ten brak dialogu z czego wynika? Że decydenci w tych wielkich markach nie do końca jeszcze doceniają ten element autorski, twórczy? Myślę, że to jest tak, że z jednej strony może projektant jest postrzegany jako taki czasami problem, a nie osoba, która może przyjść i po prostu pomóc rozwiązać te problemy i znaleźć odpowiedź na nie. Wydaje mi się, że też jest taka, chociaż to się zmienia teraz, brak takiej też nawiązaniu relacji z projektantami, że to nie jest, że to jest dialog, jakby projektant jest częścią całego ekosystemu, jakby, ale oczywiście jest tą częścią, która jest najbardziej naświetlana, której bo można o niej zakomunikować, opowiedzieć, ale jest cały szereg różnych innych osób. I wydaje mi się, że dobry dialog, w sensie taką budowanie relacji długotrwałych z projektantami, wtedy mają rzeczywiście, przynoszą owoce, a nie takie punktowe jakieś tam pojedyncze projekty, bo powiedzmy, przy jednym projekcie czasami trudno zobaczyć cały po prostu aspekt albo kontekst danej marki, w której albo zrozumieniu, co, jak pracują, jak funkcjonują, co cały szereg różnych tych problemów, czy może nie problemów, tylko kontekstu właśnie danej marki. A jak określiłabyś swój styl projektowania, myślenia, działania i na ile ten styl ewoluuje? Bo są projektanci, którzy trzymają się bardzo jakiegoś takiego własnego DNA, a są tacy, którzy metodą prób i błędów cały czas zmieniają swoje podejście. Gdzie ty się sytuujesz na tej skali? Wydaje mi się, że może nie wiem. Myślę, że to jest później jest jedna część, która jest bardzo świadoma, a druga, która wychodzi, która jest silniejsza, gdzieś tam intuicja prowadzi. Na pewno wydaje mi się, że zawsze próbuję dojść do pewnej esencji projektu, ale to jest bardzo zależy, jest to bardzo różne od projektu do projektu, więc mam nadzieję, że że na pewno jest to siłą, jak jest to projekt jest rozpoznawalny, ale mam nadzieję, że nie jest to powtarzalne. Ale powiedziałaś gdzieś, że lubisz podważać status quo, że badasz tak jakby granice tego, co można zrobić z danym materiałem, albo jak można podejść do konkretnego obiektu. To chyba jest wspólne dla wszystkiego, co robisz. Tak. Myślę, że to jest też tak, czasami jest to, może nie ma sensu tego robić, bo jakby projekt tego nie, czy kontekst tego nie wymaga, ale wydaje mi się, że na przykład w przypadku może takiego jednego projektu, o którym mogę opowiedzieć, który nie wszedł do produkcji, ale powstał, było krzesło, fotel z drutu, małe czarne. I tu myślę, że jest taki dobry przykład, gdzie to była polska marka, która chciała założyć kolejną markę, ale tak bym powiedziała już bardziej taką świadomą, która pracowała też z innymi materiałami, z którymi na co dzień pracuje i która zaprosiła szereg projektantów i jakby brief był bardzo prosty, było zaprojektujcie polski produkt wyprodukowany w Polsce. To było dosyć taki... Bardzo otwarte zadanie. Tak, enigmatyczne jakby. No i wtedy zaczęłam sobie zadawać pytanie, jakby czym jest w ogóle... co to jest w ogóle polski projekt i czy w ogóle mamy jakąkolwiek taką tożsamość projektową. No, to super ciekawe. Więc taki A mamy? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy w wzornictwie mamy? Nie wiem. Myślę, że w innych dziedzinach jest to bardzo, w grafice na pewno, na papierze jest to bardzo, a czy w wzornictwie jednak, który jest jednak bardzo powiązany jednak z pewnym rynkiem gospodarczym, wolnym, mówię o przed 89 rokiem, no to że jednak ta konkurencja jest tam potrzebna. Nie wiem, czy jest. Myślę, że do pewnego okresu gdzieś tam było, a potem było od sasa do lasa. Tak, ale myślę, że na pewno jedną rzecz, którą nas cechowała, to po prostu było, co zrobić z niczego. I to było jedno z moich takich, powiedzmy, wniosków, że właśnie jest jak stworzyć coś z niczego, albo jakby takimi minimalnymi środkami.
I też jak zaczynaliśmy ten projekt, to pojechaliśmy odwiedzić różne fabryki, między innymi jedną, która robiła po prostu zgiętego drutu rzeczy. I wtedy był też okres, kiedy był wielki boom na kawiarnie, na w ogóle ludzie znowu zaczęli wychodzić do restauracji. Znaczy może nie znowu, ale powiedzmy ale wreszcie. To, tak, był wielki boom i też na zewnątrz dużo bardziej ludzie przybywali czasu w kawiarniach, więc wydawało mi się bardzo ciekawy ten temat, motyw po prostu krzesła kawiarniannego. I tak się odwołałam w taki właśnie, szukałam w taki utopijny sposób właśnie, czy mieliśmy jakąś pewną ciągłość i co nas cechowało. I na pewno, tak jak to powiedziałam przed chwilą, to że co stworzyć z niczego albo z minimalnych po prostu środków. No i powstało to krzesło z takiego, które jest zgiętego drutu w dosyć taki specyficzny sposób, tak żeby jak minimalną ilością elementów po prostu tak zgiąć krzesło, żeby tam, gdzie ciało potrzebuje komfort i wygody, to w tych miejscach po prostu tak się drut giął w takie zawiasy. I jakby często ten projekt jest może źle zrozumiany, że najpierw go narysowałam, a potem jakby, ale naprawdę rysunek wynik z tej konstrukcji, logiki konstrukcyjnej. I tak powstała ta takie zawiasy, takie te... A kiedy pracujesz nad projektem, to robisz sobie jakąś książkę inspiracji, do której wrzucasz zdjęcia projektów, które jakoś cię uruchamiają, twoją wyobraźnię, czy nie wiem, fragmenty książek. Jak wygląda ten osławiony research, którego ponoć jesteś królową? A, więc to różnie jest. Każdy projekt jakby ma inne, dobieram inne narzędzie, ale jednak myślę, że takie zadawanie sobie podstawowych pytań, o czym jest projekt i poszukanie jakichś odwołań w przeszłości, żeby zrozumieć lepiej może tą przyszłość. Jakby to jest bardzo kluczowe dla mnie. I myślę, że często to jest w ogóle super narzędzie, jak zaczyna się współpracować może przy większych projektach z nowym klientem. Po prostu opowiedzenie pewnej narracji, intencji projektu i analizie poprzez właśnie istniejące projekty i opowiedzenie takiej historii filmu właśnie o czym w ogóle jest ten projekt i jakby zdefiniowanie czasami, gdzie może brief jest bardzo luźny i nie ma go i jest jakby chęć to pomocne współpracy. Dla klienta, ale też w sumie dla ciebie, tak, bo tak, sama możesz dojść do nowych wniosków. Tak, dokładnie. I potem mogę to prezentować później w formie właśnie takiej książki, która może nabierać często taką narrację praktycznie filmu, gdzie opowiadam klatka po klatce na podstawie już istniejących zdjęć, ale to mogą być przeróżne, czy właśnie zdjęć innych projektów, innych po prostu jakichś elementów konstrukcji, czy nawet klatek z różnych wziętych z filmów, po prostu, które mi pomaga, że zrozumienie, zrobienie takich analogii, odwołań do czegoś innego i o czym ten projekt jest. A są jakieś filmy, okresy w twórczości, designu, nurt w sztuce, które szczególnie ciebie pobudzają do pracy? O, myślę, że jest bardzo dużo. Bardzo, w sensie film wydaje mi się bardzo takim ciekawym też. Myślę, że w ogóle projektowanie jest o obserwacji w ogóle. O sposobie patrzenia właśnie, o podważaniu status quo rzeczy, jak oczywiście w odpowiedzi na zmiany społeczne. Nie tak po prostu tak dla forma dla formy, ale myślę, że takim świetnym obserwatorem i myślę, że dla projektantów jest to niesłychane źródło, w sensie inspiracji, to jednak były wszystkie filmy Jacques Tati, Playtime, Mon Oncle, sposób całej tej obserwacji, jego ten dom, jego siostry, który jest całym takim i robi z tego taką analizę, taką dosyć trochę prześmieczną tego nowego światu modernistycznego, ten dom, który jest cały taką wielkim robotem, który oczywiście nie działa tak jak trzeba. I Playtime i inne. I myślę, że to właśnie ten obserwator, ten, który on sam gra, tego pana, Monsieur Hulot, który przewija się przez te filmy i jest tym takim bacznym obserwatorem tych wszystkich zmian społecznych. A jeśli chodzi o teoretyków designu, czy czytasz o designie? No bo powiedziałyśmy na początku, że oprócz pracy nad samymi projektami oddajesz się też takim działaniom konceptualno-badawczym, więc na pewno czytasz też, co inni piszą o projektowaniu. Tak, czytam, chociaż myślę, że to one są tak pomocne przy... w sensie dla mojej wiedzy własnej, ale czasami powiedzmy, jak pracuję przy projektach z klientem komercyjnym, no to
powiedzmy, jest to trudniejszy materiał do przywoływania, więc to niekoniecznie jest to w sensie potrzebne. Myślę, że to jest tak dla mojej własnej wiedzy i oczywiście dla w ogóle zrozumienia o pewnych zmianach społecznych i o fenomenach i o świecie projektowym. Ale myślę, że kiedyś bardzo dużo czytałam książek Beatrice Colomina, jedną książkę, którą bardzo lubię, która się nazywa The Good Life. Chyba nie była wydana po polsku. Iñaki Abalos, architekt, który napisał na podstawie 5 domów z XX wieku, właśnie opowiedział o całej takiej ewolucji domu w ogóle. I bardzo ciekawy, między innymi też jest właśnie dom z mon oncle Tati, jest willa, ona chyba się nazywa La Californie Picassa, który w Nicei wynajmowała taką piękną willę, gdzie tworzył. I są te niesłychane zdjęcia, gdzie te obrazy są po prostu postawione po całym domu, że ten dom się zmienił w totalną pracownię. A więc to wydaje mi się takie ciekawe rzeczy do poznania. A ta praca konceptualno-badawcza na czym polega? Bo to brzmi tak bardzo poważnie, skomplikowany termin, gdybyś sprowadziła to do konkretu. Myślę, że to są te które już przywoływałam. Te wystawy na przykład. Wystawy, ten sposób właśnie prezentowania analizy, w sensie cały taki wizualny research, ono też jakby wynikło z tego, że ja dla mnie pisanie jest bardzo bolesne. W sensie bardzo tego nie lubię i nie potrafię, więc po prostu musiałam znaleźć inny sposób opowiadania o projekcie. Więc dla mnie to było najprostszym, były właśnie takimi znalezienie w taki esencjonalny sposób, po prostu poprzez obrazki, które są znane, czy wszystkim, każdy ma jakby do nich jakby odwołania, czy odnajduje się w nich, i po prostu opowiedzenie pewnej historii. Ale to, powiedzmy, że ta praca jest, może brzmi tak bardzo naukowo, ale jest to, w sensie bardziej się ona później przejawia w te projekty właśnie. No właśnie, wystawy, opowiedz może o tych wystawach, co udało się tobie zrobić. Nie o wszystkich, bo miałaś ich wiele na koncie, ale te takie najważniejsze dla ciebie, które pokazują właśnie to, jak myślisz o designie. Myślę, że jedną z takich ważniejszych to była w ogóle pierwsza, którą zrobiłam, która była stricte taka wokół wzornictwa, bo później to były projekty, gdzie zapraszaliśmy różnych innych projektantów, więc były trochę o innym wymiarze projektowania, ale ten, myślę, był tak, pokazywał taki system w ogóle, jak się obraca, jak funkcjonuje świat projektowy, i to było coś, co zrobiłam i też zaprojektowałam w Łodzi w 2012 roku, czyli 10 lat temu, ale był to po prostu pokazany system w ogóle, jak się, w czym się obraca świat projektowy, i to były podzielone 4 grupy, kategorie, które chyba się była geografia, produkcja, wytwarzanie i o typologiach. I później każda w tej kategorii, czyli szłyśmy bardzo od ogółu, czyli geografia, czy jakieś różne miejsca, czy jak geografia, jak kontekst może wpłynąć na projektowanie, po typologię, bo już takie bardzo stricte związane z danym przedmiotem, problematyką. I każda z tych kategorii później miała była podzielona na 4 kategorie, czyli na przykład jak każda dana miała, i każda była taka zaprezentowana poprzez, było w sumie, każda miała, były prezentowane poprzez grupę 2 przedmiotów, było zawsze krzesło i analogie z innego, z innej dziedziny, w sensie inny produkt. A jak dzisiaj jest sens opowiadać o designie? Bo na pewno jedno to, że jesteś kuratorką wystaw, a drugie to, że oglądasz wystawy i w Polsce, i na świecie. I jak zmienia się ten storytelling w świecie wzornictwa? Wydaje mi się, że poszedł dużo bardziej tak głębiej, w sensie, że na pewno jest dużo bardziej, teraz wydaje mi się, z tym wszystkim, co się dzieje jednak z problemami społecznymi, politycznymi, tak, gospodarczymi. Dokładnie. I z klimatem jednakże dużo bardziej są takie uświadamiające w ogóle o roli w ogóle projektowania, i też w ogóle poszły dużo głębiej, czyli w materiał. Coś, co dużo może, powiedzmy, było tematyką dużo bardziej
może oddaloną 10-15 lat temu, o której się mniej mówiło. Dzisiaj na pewno była bardziej branżową tematyką. Tak, dokładnie tak. Były na targach jakieś tam pokazywane różne firmy, które miały swoje jakieś rozwijałe materiały, ale powiedzmy nie było aż tak to w muzeach pokazywane. Taki cały research wokół. A dzisiaj wokół. I w świecie designu, i w świecie mody poszukuje się tego świętego graala, czyli materiału, który sprawi, że coś będzie trwałe, piękne, a do tego ekologiczne i nie będzie szkodziło naszej planecie. Tak. I myślę, że na przykład jak patrzę na projekty, kiedy mówiło się o tej tematyce 20 lat temu, no to powiedzmy te poszukiwania wokół tych materiałów, powiedzmy one estetycznie nie były ani zadowalające, ani to niedobrze wyglądało, więc i że poszliśmy bardzo jednak do przodu z tej perspektywy, z dzisiejszej. Więc wydaje mi się, że bardzo dużo właśnie się tych tematów, tych wystaw się obraca wokół tego i zresztą słusznie, żeby też, ale myślę, że to też ma super rolę, bo wydaje mi się, że może w szkołach też trochę zatraciliśmy tego w ogóle wiedzę o materiałach i jak rzeczy są robione. I myślę, że tam, tu jest też taka podstawa uświadamiająca taka, że bardzo tego brakuje w ogóle, tej pracy wokół w ogóle uświadamiania o rzemiośle, zarówno o tych materiałach, jak i każdy materiał ma inne swoje właściwości, ale też w ogóle o konsekwencjach użyciu danego w pewnym, oczywiście w skali, bo to myślę, że na przykład plastik sam w sobie nie jest zły, tylko po prostu krzesła plastikowe, w sensie, jeżeli do szkół na przykład mają swoją rację bytu za to, ale plastik, który jest w pojemnikach, które służą na pojedyncze, jednorazowe, no to tu jest wielki problem. To się trochę łączy z pytaniem, które teraz ci zadam, czyli jakie są twoim zdaniem najciekawsze zjawiska w polskim i w światowym designie? Czyje dokonania śledzisz? No, wydaje mi się, że te najbardziej teraz to są wokół materiałach w ogóle. I też to widać po szkołach, teraz po dyplomach w ogóle szkół za granicą. Bardzo dużo jest w ogóle, że de facto jest mniej o samym projektowaniu, o formie. Powiedzmy, ona już trochę się staje tak, może nie drugorzędna, ale to pierwszorzędne jest w ogóle taka świadomość wokół produkcji o materiałach. Bardzo dużo dyplomów teraz się wokół tego obraca i wydaje mi się, że to jest takim wiodącym teraz. A jakie nazwiska powinniśmy zapisać sobie w zeszycie i śledzić? Oj, teraz może zaraz coś mi przyjdzie do głowy i powiem, ale wydaje mi się, że też polski konsument też się bardzo zmienił. Też zmienił się w ogóle świadomość wokół materiałów, tych tak zwanych szlachetnych, ale de facto, które są ogólnodostępnych, które de facto mają najlepsze właściwości, czyli drewno na przykład. Też wydaje mi się, że polski konsument też szuka, co mnie bardzo cieszy, już chce kupować polskie marki, więc już jest tak znudzony trochę i chce mieć, nie kupować już po prostu ogólnodostępne na całym świecie, tylko wspierać naszą produkcję, więc to mnie bardzo cieszy. A design jest po to, by upiększać świat, czy go ulepszać? Oj, to jest dobre pytanie. Myślę, że jedno i drugie, a zarazem ja widzę to tak, że projektowanie, pierwszą rzecz powinno być dla mnie jest taką przedłużeniem naszego ciała, te przedmioty czy krzesła, że jest taką protezą. Czyli robią to, co moje ciało ma. Nie mogę, bo jest ograniczone. I mi pomaga, więc takim, wydaje mi się, że jest takim przedłużeniem ciała i oczywiście powinno być dobrze zaprojektowane i oczywiście kwestie estetyczne też mają, chociaż czasami trudno o nich mówić, bo jest to trudno tak faktualnie o tym opowiedzieć, ale wydaje mi się, że jednak pierwszym, w sensie rzeczą, o której decydujemy, czy kupujemy, czy nie, czy po prostu nam się podoba. A przedmioty, z którymi czujesz taki prawdziwy, emocjonalny związek, masz takie? Czy to są właśnie z przeszłości, z dzieciństwa jeszcze? Czy to są własne projekty? Czy mam? Własne nie właśnie. Próbuję, chociaż mam je w domu, ale muszę powiedzieć, że cały czas jak na nie patrzę, to mówię, jaku mogłam to poprawić, to mogło być lepiej zrobione, więc tak cały czas jest taki proces myśleniowy włączony przy tym, ale nie, na pewno jest dużo projektów, które mam emocjonalny, w sensie związek, które mi sprawiają po prostu przyjemność z samego bycia i ostatnio niedawno odkryłam, znalazłam przez internet w ogóle jakiś
najlepszy deal na świecie zrobiłam. Krzesło projektu Enzo Mari dla Zanoty z 85 roku z Tonieta, który w ogóle znalazłam cały komplet w ogóle za grosze, więc byłam, zawsze marzyłam o nim i znalazłam i na przykład jego mam w domu i mi sprawia wielką przyjemność. Zarówno, bo trzeba myśleć o tym, że projekty zarówno się używa, w sensie są używane, czyli na przykład krzesło na nim się siedzi, no ale jednak większość czasu też spędza się patrząc na nie, więc to też jest bardzo ważne. Maria Jeglińska-Adamczewska była Państwa i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, Haniu, i bardzo dziękuję słuchaczom.